odpowiedź White'a. Co ciekawe, właśnie cieszę się, że White odpowiedział, dlatego że dużo osób strasznie pisało, że on nie odpowie, będzie siedział na piździe, a odpowiedział bardzo szybko. I bardzo dużo osób też nie wierzyło w White'a, że odpowie, a White... White, kurwa, ogólnie potrafi składać wersy. Ja nie wiem, niektórzy to, kurwa, nie wiem, niektórzy mają w głowie, że White to jest tylko człowieku Kalifornia i jakieś pierdolety jebane o wyciąganiu tego, coś tam z kibla, pały z kibla czy coś tam. W każdym razie White potrafi, kurwa, tego, potrafi złożyć zajebiste barsy. Zresztą White kiedyś był dość barsowym raperem. Jeszcze jak miał pewną ksywę, której nazwy nie mogę tutaj wypowiedzieć na tym streamie. I nigdy nie pytaj White'a, jak się kiedyś, jak on kiedyś miał ksywę. natomiast nie ma co gadać, tak? Nie ma co gadać. Twoim fanem od dziecka, ale jak widać z rodziną najlepiej wychodzi się tylko na zdjęciach. Proszę przestań kłamać, że zrobiłem to jedynie przez spadki w zasięgach. Przecież dosłownie to wy pierwsi się przyznaliście do bycia wężami w wersach. Wchodziłem do branży jako mały chłopiec z małego miasta. Mówili uważaj, bo wszędzie są węże i z bycia dobrym człowiekiem się wyrasta. Najbardziej w życiu zawiedli idole, to nie pierwsza i nie ostatnia taka sytuacja. Lecz żeby ocieplić sobie wizerunek, to jest wasza ostatnia szansa. Dałem na dom. To jest wasza ostatnia szansa? No nieźle, White już swoich shooterów, kurwa, wysłał, stary, do siedziby SBM. To już koniec jest. Rasta, najbardziej w życiu zawiedli idole, to nie pierwsza i nie ostatnia taka sytuacja. Lecz żeby ocieplić sobie wizerunek, to jest wasza ostatnia szansa. Dałem na dom dziecka 10 koła, no i nigdzie tego nawet nie wrzuciłem. W przeciwieństwie do was żadna akcja marketingowa, chciałem zrobić dzieciakom wigilię. Wiem, że nie mieści się to w waszych głowach, po prostu z czystej dobroci to zrobiłem. Ale cię nie obchodzi sknero, czemu tylko, kurwa, się wyśmiewasz, ile? No, to jest dobre odbicie, to jest zajebiste odbicie. Kurwa, dobre odbicie, nie? Gdy z wiekiem stał się z ciebie digere, co nieeleganckie, patrzcie do portfela. Zajawa wróciła, choć ciężka atmosfera była z wami na hotela. Leci na was... Choć ciężka... co? Atmosfera była z wami na hotela. Choć ciężka atmosfera z wami była na hotelach. Oho. Czyli jednak nie wyglądało tak kolorowo, jak na vlogach. Kto by się spodziewał? Na was fala jak u guziora, niby zasadę, a do nie odbiera. Fakt, pomagałeś pisać pretty boya. Z półtora zbrodki, resztę łajczur wjebał. Wiem, czemu płyta nie... No tak, bo tam był zarzut, że on mu płytę całą napisał, a tutaj mówi, że tylko półtorej zwroty. Jest diamentowa, bo się nie zgadzają wasze rozliczenia. Taka z ciebie jest głowa rodziny, która... A, w ogóle! No właśnie, chciałem powiedzieć, że jak zobaczyłem ten tytuł, to mówię tak. Nie no, brat myśli, że jest Drake'iem, nie? Rodzina ma znaczenie. Jak ktoś nie wie, to Drake wypuścił Disa o nazwie Family Matters. Jakieś tam parę dni temu. No, w sumie nie wiem, ile by już minęło tamtego, ale Drake wypuścił Disa na Kendricka, Family Matters, no. Czekasz się mojego złota na szyi, a pytałeś o mojego jubilera. Wolałem was cztery razy więcej od mojego, kto tu chce się dowartościować. 2-1-1-5, nie patrz, stolanek ma powyżej kolan. Dzisiaj sesja w studio, no a jutro z rankiem będzie sesja u tatuatora. Nie patrz, co lanek ma powyżej kolan, choć o kutasa? To niezła beka, że wypadłem z bitu, lepiej powiedz, jak trzy płyty można jedną zwrotkę orać. Zanim wypuścisz następną playlistę, podeślij, może się uda uratować. Ma wytatuowane 215 na kutasie? Ja pierdolę. Oddany gangowi, kurwa, ja to szanuję. Piję się w pierś, wypadło mi z głowy, Sikowi przelać dwa koła. Słyszałem, że i tak nie do końca chcę z wami dalej pracować. Okej, okay. Czyli tutaj jest nawiązanie do tego, co Białas powiedział, że wisi hajs, to on mówi, że się zajebał i kurwa nie wysłał dwóch koła, ale już wysłał, ale ten ziomek i tak powiedział, że czy White słyszał, że on nie chce już z nim współpracować, tak? Czyli takie odbicie, że Białas chciał wykorzystać sytuację, wiesz, jakby tego gościa, że o, wisisz mu hajs, a tak naprawdę ostatecznie ten ziomek ma wyjebane na SBM, wow. Właśnie to jak mówię, to nie mam uszu. No słuchaj, analizuję, tak? Analiza. Pokażcie, co macie zapisane w waszych umowach. Dla wróbla Pawełka, Wasoka, Beriego, Briana, no i Szymona. Gdzie coś oddałem na waszych rodzinnych umowach. A lojalność waszych ust to jedynie słowa i nic więcej. Dobra, ale zawsze dla mnie temat umów i gadania o umowach jest, kurwa, taki... W sensie, dla mnie umowy i ogólnie jakby stawki i tak dalej, dla mnie, ja nie wiem, czy jestem w stanie uznać to jako argument po prostu, dlatego że to nie jest tak, że jak ktoś podpisuje umowę, to kurwa mu zmuszasz go, wiesz, o co chodzi, więc no to ciężko mi uznać to jako jakiś solidny argument, rozumiesz? To jest, no to wiesz, co podpisujesz, tak? Zresztą często jest tak, powiem wam tak, umowy w Polsce to i tak w większości są, kurwa, zajebiste,
bo stary, te umowy, człowieku, w innych krajach muzyczne to są przejebane, człowieku, to w ogóle nie ma porównania, ale wiecie, o czym trzeba pamiętać, to jest najważniejsze. Bardzo dużo artystów, jak podpisuje umowę z jakimś labelem, często są kurwa nikim. I oni jakby często są nikim i kurwa często ten label, jeśli jest załóżmy popularny, no to wpływa na tą popularność. Więc możesz mówić, o, ale kurwa tego. No ale nie wiesz, czy na przykład bez, wiesz, no jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że gdyby ktoś na przykład nie wszedł do danego labelu, powiedzmy, tak, to by się kurwa tak nie wypromował, jakby nie podpisał tego, rozumiesz? No nikoś się podpisał, dalej jest nikim, dobra kurwa, ale nie mówię, że każdy, tylko mówię, że wiesz, no jeśli wchodzisz, dobra, ale też o czym my porównujemy, kurwa, serio, nie porównujmy kurwa SBM-u dzisiejszego do SBM-u w prime time'ie, gdzie był kurwa Borys, Mata, kurwa White wchodził, stary, to jest w ogóle nie do porównania, jakby w momencie, kiedy Whitechair wchodził do SBM-u, SBM był kurwa człowieku przejebaną stary wytwórnią, której każdy się bał, powiedzmy, no rozumiesz, o co chodzi, że jakby był mega jakby szanowaną wytwórnią i faktycznie każdy, kto wchodził kurwa do SBM-u, zyskiwał kurwa popularność. Rzadko się zdarzało, żeby ktoś tam kurwa się, nie wiem, nie wypromował. Większość osób się, oczywiście, że trzeba mieć dobrą muzykę, bo nawet jak masz chujową muzykę i cię ktoś wypromuje, to nikt się nie będzie słuchać, ale często jest tak, że masz dobrą muzykę i nikt cię nie słucha. O tym mówię, dlatego mówię, że temat umów i kurwa takiego właśnie wyciągania po czasie zawsze jest dla mnie średni, średni argument po prostu, nie? To nie newcomer, to mi to ma, nie nic więcej. Na waszym kanale to moja nuta ma najwięcej wyświetleń. Teraz to mnie dissować za to, że mówię prawdę. A byłem wierny wobec was i to tak na zawsze. Znowu razem było tylko hasłem i jebanym kłamstwem. Przestań mówić o atencji, jak do każdej aferki dorzucasz 3 grosze. Już tak nie przejmuj się tymi pieniędzmi, bo dalej wam kurwa fortunę przynoszę. Uważaj, z kim pijesz. No tak, to jest też dobry wers. Powodzenia, szaran, masz chujowy kontrakt pod nosem. Uważam, z kim piję, odkąd się napiłem z białasem u niego na chacie. Jak tam nie zarabiacie wielkie sumy, to każdy. Dobra, no kurwa, ale nie powiecie mi, że to flow momentami człowieku jakby matę słuchał wkurwionego, nie? Nie wiem, stary, to jest dla mnie pojebane. Ale jest to zajebiste, ogólnie dobrze w chuj to brzmi, stary, nie? W chuj, dobrze to brzmi, zajebisty jest ten, ta odpowiedź. Uważam ogólnie, że wielu ludziom zamknął mordę, nie? To, że wypuścił kurwa tego disa, nie? Zajebiście, mega fajnie kurwa, że człowieku wypuścił to. Wielki przyjaciel, cisza Adim, cisza Bedim, cisza Onyblu i cisza o Macie. Największy przyjaciół poznałem w biedzie, samemu forse liczy się najlepiej. Okej, czyli cisza Onyblu, cisza Obedo, cisza o Macie, czyli co? Czyli jest tam kurwa, co, jeszcze gorzej? Wszyscy cieszyli się moim sukcesem, bali się, że za wysoko polecę. Ale zwracam uwagę na detale, jak trafię do piekła, no to se zapalę. Jestem rockstarem i świecę najjaśniej, dlatego nie jestem w układzie z solarem. Za 4 banki HTS-y kupiłem, drugie tyle masz na koncie ode mnie. Więc co ja ci wybudowałem willę? Nie musisz dziękować, to było w prezencie. Jaki kurwa okay, narzys, flex. Zawsze mówiłeś mi, że jestem za bardzo skromny. Może pora już odwiesić majki i dać spokoju nawijasz młodszym. Nie kumam, czemu zarzucasz mi bycie fałszywym, jak się przyznaliście do fałszu. Nie kumam, czemu disuję, skoro niby macie. Jak się przyznaliście do fałszu? O co z tym chodzi? Ciężko wyjebane na w cudzysłowie waszych zdrajców. To jest kurwysyńsko stylowe, bo nawija młody białas. Wrzuciłeś o drugiej w nocy, a w samo południe ci już odpowiada. Namieszałeś Karola, miałeś odwagę tylko wrzucić relacje na Instagrama. Nikogo nie... To widziałem, że Solar przed disem chyba Białasa wrzucił chyba story z Kalifornią i napisał chyba, że to jest najlepszy numer White'a? Nie wiem, w sensie to jest takie dziwne. Nie musisz o tym uświadamiać, każdy wie, że Kalifornia dojebana. Nie obraziłem Multiego, po prostu mówię, co myślę kolegom. No właśnie. Po prostu myśl, po prostu, co? Kurwa, bo nie słuchałem. Wiesz, Kalifornia dojebana. Nie obraziłem Multiego, po prostu mówię, co myślę kolegom. Po prostu mówię, co myślę kolegom. No, i ja też. Całkiem zabawne, bo pamiętam, jak wyśmiewałeś Okiego. Wyszliście na giełdę, serdecznie odradzam kupowania akcji maklerom. Jak podpisywałem kontrakt... A, że się śmiali z Okiego? Oho. Mnie ostrzegałeś, by nie ufać raperom. Dziękuję ci tylko za to, że kiedyś byłeś moim największym idolem. Dlatego z szacunku do ciebie już ci nie odpowiem.
No i dobra, teraz są dwie szkoły co do tego wersu. Niektórzy uważają, że zaatakowanie jako pierwszy, czyli w numerze tym pierwszym, odbiera prawo do takiego gadania typu ja już ci więcej nie odpowiem, nieważne co mi powiesz i tak ci już więcej nie odpowiem. Że to jest jakby, wiecie o co chodzi, że to się jakby kłóci ze sobą, nie? Tak samo jak dyskutowaliśmy kiedyś o tym, jak chyba Fagata zaczepiła pierwsza oliwkę, a później gadała, że ty to coś tam i kurwa jakby gada, ja ci coś tam, chcesz to się na fejmie, coś tam, jakieś pierdolenie, wiesz o co chodzi? I jakby tutaj powiedzmy, że są dwie szkoły, a druga jest taka, że no faktycznie ma szacun do Białasa i go nie chce zaatakować. Ja nie wiem, kurwa, ja uważam, że powiem tak. Cały ten numer, kurwa, jest w kurwę hard, nie? Uważam, że jest zajebisty, ale te wersy, stary, to psują, nie? Z tym, że już nie odpowie i tak dalej. SPM, wszyscy zdrajcy, tylko nie... Ale ogólnie uważam, że ten diss jest zajebisty, znaczy ta odpowiedź do dissa jest zajebisty. Fajnie, fajny jest ten numer, zajebisty jest ten numer. Ja powiem szczerze, zawsze mam coś takiego, że mi się to podoba jak, bo wiecie, powiedzmy sobie wprost. Białas jest w polskim rapie uważany za generalnie gołta, jeśli chodzi o jakieś tam dissy i tak dalej. I powiedzmy, no większość nie chce do niego startować, bo po prostu ma dobry, kurwa, dobre wersy i dobre przychminy i generalnie no już pokazał w przeszłości, że potrafi napierdalać. I często jest tak, że przez to ludzie od razu spisują na straty drugą osobę, co jest moim zdaniem nieobiektywne. Nieobiektywnym pierdoleniem to jest, bo wszyscy pierdoli, że o, White rozjebany, White został rozkurwiony, kurwa i tak dalej, a uważam, że ta odpowiedź jest naprawdę dobra. White'a. Jest naprawdę dobra. Odbił, kurwa, praktycznie wszystko. Czekajcie, jednej rzeczy nie odbił. O Bookerze nie odbił nic. No właśnie, a to był główny zarzut, kurwa, w pierwszym numerze, że go ochujali na hajs. A nie odniósł się, kurwa, do Bookera, nie? No. No właśnie. Nie odniósł się do Bookera. Mówił? Gdzie? Mówił chyba? No właśnie, gdzie, kurwa? Nie, moim zdaniem nie mówił. Moim zdaniem w ogóle nie poruszył tematu tego Bookera z tego pierwszego kawałka. Było w miarę początek. Byłem twoim fanem, proszę przestań kłamać, że zrobiłem to nie przez spadki zasięgach. Przyznaję się w wersach Snake. Mówił, że muszę się węże, najbardziej w życiu zawiedli idole, lecz żeby ocieplić wizerunek, dałem na dom dziecka, tu jest o tych pieniądzach, Sknero, stał się z ciebie digger. No nie ma, moim zdaniem nie ma. A wpisz 40 koła? 40 koła. Brak wyników. No nie ma, moim zdaniem nie ma. Jak jest, to mi powiedzcie, który wers. 2.26. Co? Dany bluj ci szałomacie. Największy przyjaciół poznałem w biedzie. Samemu forsy liczy się najlepiej. Wszyscy cieszy. No mega, kurwa, debilu. Byli się moim sukcesem, bali się, że za wysoko polecę. Mega debilu, nie? Te 2000 co zrobił przelew? Nie, no przecież... Kurwa, przecież... Wers o 2000 jest o tym, że bo Białas w numerze pierwszym zarzuca White'owi, że się nie rozliczył do końca z trasy. A on tu mówi, że faktycznie wypadło mu z głowy i że że to nie jest kurwa w ogóle o Bookerze. 1.42. Mimona, gdzie coś oddałem na waszych rodzinnych umowach, a lojalność waszych ust... Nie, wy jesteście zjebani, kurwa, nie? Ja pierdolę, w ogóle tu nie ma, dobra, weź, dobra, nieważne, no nie ma, nie odniósł się do tego Bookera, po prostu, nie odniósł się do tego Bookera, ale zajebista odpowiedź, moim zdaniem, kurwa, ja zawsze się cieszę jak underdog, no bo powiedzmy sobie szczerze, w opinii publicznej na samym początku White był underdogiem, takim, który na pewno sobie nie da rady, kurwa, z Białasem, że będzie siedział cicho i tak dalej, a pomimo tego, kurwa, odpowiedział i mi się to podoba. Widzę ogień w wąsach, a zimna krew przepływa. Ostro zając tłumy podpalone ciała. Rozjebane luki, rozjebane zęby. W wodzie rozdarczemy wszystkie nasze błędy. Wszystkie nasze błędy.